Zastanawiasz się nad zakupem Galaxy S23, ale jednak nie wystarczy Ci na niego siana? Nie, nie, spokojnie, nie musisz dzwonić do Bociana. Oglądaj ten materiał do końca, a zobaczysz, że Galaxy A54 wystarczy Ci w 99%. Co prawda, od premiery minęło już trochę czasu, ale to właśnie teraz zaczynają się promocje i ten Samsung na start kosztował 2399 zł, a teraz po zakupie dostajecie zwrot 400 zł na konto, no i 1999 zł brzmi już zdecydowanie lepiej. A nawet widziałem go w promocjach za niecałe 1600. Urządzenie wyglądem, ale także zestawem przypomina flagowego brata. Poza smartfonem mamy papierologię, no i to tyle. Ładowarki niestety brak. Oszczędność względem flagowca widoczna jest na użytych materiałach. Ramka dookoła wykonana jest z tworzywa, ale jednak plecki są nadal szklane. Jest to szkło Gorilla Glass 5, więc takie cięcia są jak najbardziej akceptowalne. Co ważne, mamy certyfikat wodoodporności IP67, więc przypadkowe zanurzenie nie jest mu straszne, a nawet możecie zrobić nim fotkę pod wodą. Galaxy A54 dobrze leży w dłoni i jest nieźle wyważony. Ma 202 gramy. Wyświetlacz to Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, oferują rozdzielczość Full HD+, i odświeżanie 120 Hz. Jak przystało na Samsunga, jest to świetny ekran z jasnością szczytową na poziomie 1000 nitów, więc nawet w słońcu nie będzie problemów z odczytaniem treści. Pod względem kolorów, kątów widzenia, no i biorąc pod uwagę, że jest to średnia półka, to naprawdę ciężko jest o lepszy wyświetlacz. To, co jest trochę denerwujące, to te nierówne ramki. Ta dolna jest delikatnie większa, no i dla estetów może to być minus. W ekran wbudowany jest czytnik linii papilarnych, który działa sprawnie i szybko. Średniak od Samsunga posiada procesor Exynos 1380, wykonany w 5 nanometrach. Do tego mamy 8 GB RAM w technologii LPDDR4X, a na dane mamy 128 GB. Ale warto odnotować, że slot SIM jest hybrydowy, więc bez problemu, jak korzystacie z jednej karty SIM, to w miejsce drugiej możecie włożyć kartę pamięci i rozbudować pamięć urządzenia nawet o dodatkowy terabajt. Co do wydajności, tak naprawdę powiem Wam, że średniaki w dzisiejszych czasach moim zdaniem spełnią potrzeby 90% użytkowników. I to nawet nie tylko jeżeli chodzi o Samsunga, ale też o inne modele w podobnych pieniądzach. Podstawowe aplikacje Facebook, Messenger, TikTok uruchamiają się w mgnieniu oka. Możemy korzystać z aplikacji w pływających oknach, co wcale nie spowalnia działania, a nawet uruchomimy na tym telefonie mocniejsze gierki. To nie są już czasy, że telefon ze średniej półki będzie się zacinał, a żeby mieć wydajne urządzenie trzeba brać flagowca. Ten Exynos naprawdę daje radę i smartfon działa bardzo dobrze. Wiadomo, jak chcemy grać na full detalach czy też uruchamiać jakieś zaawansowane programy, to lepszym wyborem będzie flagowiec. No ale dla większości telefon służy do przeglądania internetu i odpowiadania na powiadomienia, ewentualnie jakaś tam sporadyczna gierka. Małym minusem tego Exynosa względem konkurencyjnych Snapdragonów jest to, że po dłuższym obciążeniu potrafi się on trochę rozgrzać, ale to zdarza się na przykład dopiero po godzinie grania. Przeważnie największe różnice względem flagowych modeli, a tych ze średniej półki, no to aparaty. A tutaj ponownie Samsung nie ma się czego wstydzić. Oczko główne to Sony IMX766, czyli 50 megapikseli ze światłem 1.8. Znana i popularna jednostka chociażby z zeszłorocznych flagowców Xiaomi 12. Dalej mamy szeroki kąt 13 megapikseli, jest to dokładnie Samsung S5K3L6 ze światłem 2.2. No i ostatni na tyle to aparat makro, on ma 5 megapikseli ze światłem 2.4. A na przodzie mamy oczko selfie 32 megapiksele, jest to matryca Sony IMX616 ze światłem 2.2. No i jak sami widzicie, zdjęcia wypadają bardzo dobrze. W ciągu dnia mamy dużą ilość szczegółów i podbite kolory, czym już charakteryzuje się Samsung. Ale naprawdę w stosunku do zdjęć z Xiaomi 12 widać, że właśnie Samsung wycisnął z tej matrycy jeszcze więcej. W nocy z pomocą przychodzi właśnie tryb nocny, który pomaga ze zdjęć wydobyć jeszcze więcej szczegółów i nawet przy sztucznym oświetleniu smartfon radzi sobie świetnie. Szeroki kąt odstaje trochę od oczka głównego, ale w ciągu dnia ma zbliżone kolory, jedynie po zmroku widocznych jest więcej szumów.
Pozytywne wrażenie robi też aparat do selfie, co w dzisiejszej dobie Instagrama i TikToka moim zdaniem jest też ważnym elementem telefonu. Zdjęcia w trybie portretowym mają przyjemne rozmycie, które dodatkowo możemy edytować nawet już po ich zrobieniu, a klasyczne fotki tym bardziej powinny przypaść Wam do gustu. Ograniczeniem względem flagowców jest maksymalna rozdzielczość wideo, bo nie mamy tu 8K, a maksymalnie 4K. No i tutaj też warto zaznaczyć, że stabilizacja dostępna jest w trybie Full HD, więc 4K mamy bez tej systemowej stabilizacji. Wideo możemy nagrywać tutaj w 30 i 60 klatkach na sekundę Full HD oraz w 4K, ale tutaj tylko wtedy w 30 klatkach. Oczywiście podczas nagrywania ma szeroki kąt, ale jak widzicie tutaj już wtedy jakość gorsza. Bez problemu możemy suwakiem przełączać się latami. Prezentuje się stabilizacja, teraz się przebiegnę. Jest jeszcze tryb duża stabilność, ale on jest dostępny tylko w Full HD i 30 klatkach na sekundę. W 4K nie jest dostępny. Jak widzicie wtedy wideo jest trochę węższe, ale jest stabilniejszy. A tak prezentuje się kamerka do selfie. Tutaj również mamy Full HD i 4K. I 4K jest dostępne tylko w 30 klatkach, a Full HD 30 lub 60 klatek na sekundę. Przy okazji możecie zobaczyć, jak zbierają mikrofony. Dajcie znać, jak Wam się ta jakość podoba. Moim zdaniem akurat ten aparat do selfie wypada bardzo dobrze, jak na średnią półkę. Nie dość, że robi ładne zdjęcia, no to też ładne wideo. Wbudowana bateria ma pojemność 5000 mAh, a moc ładowania wynosi 25 W. Trochę mało, ale Samsung zawsze broni się tym, że oni dają długie wsparcie aktualizacjami, no i wolne ładowanie pomaga zachować dłuższą żywotność baterii. No cóż, ładowanie nie jest zbyt szybkie, ale rozładowanie tego smartfona też nie jest takie łatwe. Bateria spokojnie wytrzymuje przez jeden intensywny dzień, a kiedy korzystamy z urządzenia trochę mniej, to 2 dni są jak najbardziej realne. SOD jest zależny od sposobu użytkowania. Jak będziemy więcej na Wi-Fi, to 8-9 godzin jest realne, ale jak będziemy w większości na 5G, to już osiągniemy wynik bliżej 5 godzin. Względem S23 brakuje tu ładowania bezprzewodowego, a same ładowanie po kablu do pełna zajmuje około 1,5 godziny. Plusem są wbudowane głośniki stereo, które jak na średniaka są głośne, wyraźne i mają przyjemną barwę dźwięku. Brakować może złącza jack na słuchawki, ale z tymi bezprzewodowymi smartfon radzi sobie bardzo dobrze. Podsumowując, Samsung Galaxy A54 5G to urządzenie, które już jest hitem, a dzięki obniżce cenowej mamy kolejny powód, żeby wybrać właśnie ten model. Na początku sporo recenzentów polecało wybór A34, który był tańszy od tego modelu, a niewiele gorszy, jednak po aktualnych obniżkach ja bym się nawet nie zastanawiał i wybierał właśnie A54, który ma lepszy wygląd i lepsze aparaty. Konkurentem może być jeszcze Poco F5, który będzie wydajniejszy, jeżeli chodzi o granie, ale będzie miał gorsze aparaty. Z plusów A54 jest na pewno świetny ekran i aparaty, bardzo dobra bateria i wydajność wystarczająca do codziennej pracy. Z minusów możemy ponarzekać na to, że smartfon się trochę grzeje, jak go mocniej obciążymy, że nie ma ładowania bezprzewodowego, czy ma plastikową ramkę, a nie metalową. Ale moim zdaniem jest to świetny wybór, jak nie stać Was na flagowce od Samsunga, ale podoba Wam się ten wygląd i jesteście w stanie zgodzić się na te kilka cięć. Mam nadzieję, że pomogłem Wam z wyborem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to śmiało zadawajcie je pod materiałem, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Zachęcam Was jeszcze do zaglądania na Spiders Web, gdzie znajdziecie inne testy, a także nowinki technologiczne. Sprawdzajcie nasz kanał, no i do następnego. Cześć!